Początek drugiej części spotkania meczu o wszystko w pierwszej lidze koszykarzy. Toruński Siden przeciwko Mosirowi PBS Bank Krosno. 39-27, 23-13 i 17-14. Pierwsze kwarty w tej chwili 41-35. Na razie mecz kontrolowany przez gospodarzy, no ale tutaj na pewno ekipa z Krosna, zajmująca drugie miejsce w tabeli pierwszoligowej, łatwo skóry nie sprzeda. Mocna gestykulacja i sporo tutaj mocnych słów ze strony trenera Grzegorza Sowińskiego pod adresem swoich zawodników, no i po tym czasie proszonym przez toruńskiego szkoleniowca za 3 punkty trafia Michał Jankowski. Polski cukier Siden Toruń prowadzi 44-34. Pamiętamy, znamy pewnie sytuację dobrze z całego sezonu zasadniczego. Przed momentem 2 punkty Dariusza Oczkowicza, jest 44-36, ale to toruński zespół niemal przez cały sezon, no w zasadzie przez cały sezon prowadził i prowadzi w pierwszoligowej tabeli. No a teraz rzut Grzegorza Bartosza Bochno, po którym piłka ugrzęzła między tablicą a obręczą. 8 punktów przewagi toruńskiego zespołu. 58-55 i 4 minuty do końca spotkania. Dosyć szybkie tempo w tej drugiej połowie, naprawdę fauli niewiele. Trenerzy czasu nie biorą, czas biegnie nieubłaganie. Niespełna 4 minuty do końca. Bartosz Bochno, będzie rzut. Bochno trafia. 60-55. No i teraz już Duszan Radowicz widzi, że troszeczkę stracili ze swojej gry jego zawodnicy. Prosi o przerwę na 3 minuty i 47 sekund do zakończenia tego spotkania. Czy goście jeszcze będą w stanie nadrobić tę stratę? 5 punktów do remisu w tym meczu i potem jeszcze 4 punkty z nawiązką. Więcej od Sidenu, żeby zająć pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym w pierwszej lidze koszykarzy. No ale na pewno polski cukier Siden Toruń nie chce przegrać tego spotkania przed własną publicznością, wyjątkowo liczną, wiadomo, ze względu na ciężar gatunkowy tego spotkania. 3 minuty 14 sekund do końca meczu. Łukasz Żytko. Adam Lisewski ponownie na boisku. Błąd kroków. Utykający Adam Lisewski opuścił boisko. W jego miejsce ponownie Tomasz Wojdyła. 3 minuty 8 sekund do końca spotkania. Na razie wydaje się, że Siden poza zapaścią w trzeciej kwarcie kontrolował mecz w pierwszej połowie, w czwartej kwarcie. Na razie bezpiecznie, ale na razie, bo tutaj rzut 3-punktowy Adama Parzycha jest 60-58. 2 punkty przewagi gospodarzy. Tu naprawdę jeszcze wiele może się wydarzyć, a ciśnienie rośnie. Michał Jankowski nie trafia, Aleks Perka i jego podniebne loty. Faulowany Perka, ewidentnie popchnięty przez Marcina Malczyka. 60-58 dla Sidenu. Mecz o wszystko, no a przynajmniej o bardzo wiele, o wszystko. Zobaczymy, czy w finale tego sezonu, w finale play-off pierwszej ligi koszykarzy, o awans, o powrót po kilkunastu latach przerwy, po 14 latach do koszykarskiej ekstraklasy w wykonaniu toruńskiej drużyny. Troszeczkę Aleks Perka tam pomagał, trochę odpychał, ale w aut faktycznie był. Pogubili się goście. 61-58. Piłka w rękach toruńskich koszykarzy. 2 minuty 30 sekund do końca tego spotkania i Łukasz Żytko nie spieszący się z akcją toruńskiego Sidenu. Bartosz Bochno. Aleks Perka. Michał Jankowski, znowu ochota na rzut.
I Michał Jankowski pokazuje publiczności, że wreszcie, i to nie po raz pierwszy, trafił w tym spotkaniu za 3. 12 punktów Jankowskiego, jeśli miał obudzić się w toruńskim zespole, no to zrobił to naprawdę w odpowiednim momencie. Jankowski, no teraz odważnie, ale skutecznie. Spokojnie Tomasz Wojdyła, jego doświadczenie. No i taki styl gry, cały czas zimna krew. A tu doświadczenie Łukasza Żydko. No wydaje się, że Mosir Krosno został, tak to się w tej chwili wydaje, rozstrzelany w końcówce przez doświadczenie, jednak większą siłę rażenia gospodarzy toruńskiego Sidenu. Kolejna strata, Łukasz Żydko, Bartosz Bokno, gracze z doświadczeniem ekstraklasowym. Goście nie wytrzymali ani tempa, nie wytrzymali presji, pogubili się w końcówce, stracili teraz całe mnóstwo punktów, 68-58 na minutę i 34 sekundy do zakończenia spotkania i myślę, że kwestia pierwszego miejsca, odważyłbym się już to powiedzieć, w sezonie zasadniczym pierwszej lidze koszykarzy jest przesądzona. No ale przy takich okazjach warto też przypomnieć sytuację z meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski tutaj w hali popularnego Spożywczaka, gdzie Torunianie mieli w ostatniej minucie 8 punktów straty w ostatniej minucie i wygrali mecz jednym punktem. I znowu kłania się i przypomina rzut za 3 punkty Tomasza Stępnia. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, www.petrus.pl, zakładka toruńskiego magazynu informacyjnego. No i można sobie to odnaleźć, tę sytuację. Tutaj nieudana akcja po stronie Krośnian, nieudana sytuacja po stronie toruńskiej. No ale to ostatnia minuta. 10 punktów straty mają goście. Łukasz Żydko fauluje Adama Parzycha. 52 sekundy do zakończenia tego spotkania. No nie wydaje mi się, aby Krośnianie mogli tu nawet zbliżyć się z wynikiem do gospodarzy. Teraz te faule się mnożą, może troszeczkę za szybko. Trener Grzegorz Sowiński zaznaczał podczas przerwy tutaj na minutę z kawałkiem do końca, na półtorej minuty, że mamy tylko jedno przewinienie i ewentualnie można nieco gości powstrzymywać, ale nie tak w sensie hurtowym. 68-58. Cały czas goście przy piłce, czas ucieka, 3-2 sekundy do końca akcji. Perka odpuszcza, rzut Marcina Malczyka niecelny i przekroczona linia przez Łukasza Żydko, ale powiedzmy sobie szczerze, możemy podsumowywać spotkanie, 26. kolejki pierwszej ligi koszykarzy. Najlepszym zespołem w pierwszej lidze jest polski cukier Siden Toruń, który w decydującym meczu, jednak los okazał się tutaj najlepszym reżyserem tej całej sytuacji wydarzeń w pierwszej lidze w tym sezonie, bo ostatnie spotkanie decydujące o pierwszym miejscu, jednak w końcówce rozstrzyga się, wydaje się, że jednak zdecydowanie na korzyść gospodarzy. Jeszcze tutaj kwestia do rozstrzygnięcia, czy była akcja rzutowa, czy też nie, ale no 10 punktów przewagi toruńskiego Sidenu, a goście, przypomnę, musieliby wygrać i to wygrać różnicą 4 punktów, żeby wyprzedzić w tabeli ekipę Grzegorza Sowińskiego. 68-58, jeszcze strata, Aleks Perka, będzie efektowny wsad? Nie, ale była skuteczna akcja, 70-58, tak więc Siden wygrywa 3/4 w sumie w tej ostatniej kwarcie, 19 punktów przy 11 punktach ekipy z Krosna. Już ostatnie sekundy goście, myślę, że odpuszczą. 70-58, polski cukier Siden Toruń
zwycięża w tym decydującym, ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego. 70-58, ostatnia kwarta 19-11, a wcześniej 22-13, 17-14. Powrót do gry przez Krośnian, którzy nawet w trzeciej kwarcie objęli na chwilę jednopunktowe prowadzenie i wygrali trzecią kwartę 20-12, ale w końcówce jednak siła rażenia, długa ławka, olbrzymie doświadczenie, nawet ekstraklasowe kilku graczy toruńskiego Sidenu wzięło górę, no i ostatecznie przed fazą play-off to toruński Siden, toruński zespół zajmuje pierwsze miejsce, no i z tego pierwszego miejsca będzie startował w play-offach, czyli najciekawsze dopiero przed nami, przed drużyną koszykarzy polskiego cukru Siden Toruń. Tutaj walka o ekstraklasę teraz wchodzi w decydującą fazę, ale Torunianie rozpoczynają ją z najlepszej z możliwych pozycji, z pierwszego miejsca w tabeli. Ostatnie spotkanie z Mosirem Krosno wygrywają z drugą drużyną w tabeli 70-58.